Zaczynamy dzisiejszy faulog. Główna tematyka dzisiejszego faulogu, czyli jak się nazywa ta gra. Dokładnie tak. Wiktor, nie używaj tych customowych animacji, one wyglądają obrzydliwie. Wiktor jako jedyna osoba w naszym zespole nie posiada headsetu VR. Do czasu. Do czasu. Będę miał. Może kiedyś. Jeszcze rok. Jak już zamkniemy kanał na YouTubie, a Wiktor, chłopaki, kupiłem. A dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam o mojej szkole muzycznej i zwiedzimy ją w wirtualnej rzeczywistości. To jest ten odcinek? Nareszcie doczekałem się. Nie będzie nigdy takiego odcinka, przykro mi bardzo. Wracając do meritum, tak? Sprawy. Dzień dobry wszystkim i witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zebranych, jak również tym przed ekranami monitorów, telefonów i innych odbiorników. Nikt tego nie będzie oglądał. Nikt. Nie możesz już tak powiedzieć. To już nie jest aktualne niestety. To będzie miało 10 tysięcy wyświetleń, mogę ci to zagwarantować. Bo jego mordę damy na miniaturce i to się sprzedaje. 5 tysięcy lajków i nagrywamy, wrzucamy kolejny odcinek od razu. Od razu. Maciek robi kupę, dwa. Część druga. To tysięcy i nie jestem Maćkiem. Maciek, to... Wyżej głowa, bo jesteś za niski. 100 tysięcy i nie jestem Maćkiem. Maćku, właśnie. Może powiedz, kim jesteś? Maćkiem. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w bardzo ważnej sprawie. Mianowicie chciałem przedstawić część mojej ekipy, z którą razem wspólnie nagrywamy. Jak zapewne kojarzycie te mordy z poprzednich odcinków, mamy Tomka Hienę, zwany jako Tomek. Może coś więcej, Tomku? Zabierze mi chwałę, nie może nic mówić. Cicho, Maćku. Będziesz miał swoje 3 sekundy. Staram się ogarnąć Instagrama, ale się nie da. Za duża odpowiedzialność. Say what? Tomek zajmuje się Instagramem. Tomku, pamiętaj, że wielka moc to też wielka odpowiedzialność. Dotknij mnie w nogę, zobacz jaka gładka. Świeżo wygolona. Po co ja cię tu wziąłem w ogóle, Maciek, do tego odcinka? Powiedz mi, dlaczego? Po co ja cię zabrałem? Powiedziałeś, że będziemy się bawić w piaskownicy. Pominąłeś coś o kopaniu dołu. Tak, że będziesz kopał na koniec odcinka dół, w którym cię potem zakopiemy i pobawimy się w chowanego. Tylko, że my cię już nigdy nie znajdziemy. Jakby Maćka nie było w odcinku, to by ludzie nie mówili, że pod od George Doba. Właśnie, tak. Maćku, słyszałem, że jesteś kopią czegoś. Maćku, chcesz się wypowiedzieć? Powiedzieć coś na ten temat? A w dupie to mam. Mamy jeszcze Wiktora, tak? Wiktor się zajmuje... Wiktor, czym ty się zajmujesz? Ja? Czym ja się zajmuję? Ja chodzę do szkoły muzycznej i patrzę se media i patrzę, jaki wyszlit wstawiacie i potem go oceniam. Excuse me, what the f***? Ja mogę się odpalić w tryb streamingowy. Tak? Dobrze, odpal się. Kochani, siemanko, witam w dzisiejszym streamie. Dzisiaj ze mną wiele osób, to jest oczywiście rzadkością. Ponieważ do tyłu trochę, za blisko stoisz kamery. O, tak lepiej, dobrze, teraz mów. Kochani, możemy zauważyć tutaj na załączonym obrazku piasek, koloru piaskowego, ewentualnie lustro przede mną, którego wy nie widzicie. What the fuck? Bo ty nie robisz słowiańskiego przykucu. Słuchaj, ja jestem kangurem, ja robię australijski. Nie, jesteś lisem, jeleniem. Dobra, cio. Najważniejsza informacja dzisiejszego dnia. Lisa jeleń. Demontuję plotki, jakobym był jakąś hybrydą jelenia z lisem. Jestem kangurem. Uświadomcie to sobie. Maciek, aport. Maćku, publika czeka. Chciałaby usłyszeć coś od ciebie. Masz swoje 5 minut, tak? Wszyscy słuchamy, teraz Maciuś się będzie wypowiadał, tak? Powiedz, że cię nie bije na odcinkach, dobra? Bo nie chcę, żeby ludzie myśleli, że cię bije. Cześć, jestem Maciuś. Chciałbym zadać jeszcze pytanie, czy coś jak Labo mi nie pozwolili wcześniej, tak? Nie pozwolili, nie wiem czemu. Maciek. Może dlatego, że bym zdradził, co coś jak La, ale nie powiem. Maciek. Jak widzicie, upokarzają mnie za każdym razem. Dziwota się, że mam jeden ziombek. Giermku, ty jesteś mym skarbem najpiękniejszym, jakim znalazłem w otchłani świata. Tylko dla ciebie żyję, gdyż jesteś moim giermkiem. I super.
A czemu to musi być tytułowane Szalikan VR? Gdyby nie Maciek, nie byłby tego kanału. Od dzisiaj nazwa kanału to Maciek VR. Fajne, fajne, fajne. Maćku, pochwal się, jakich nowych trendów się nauczyłeś na TikToku. Uwaga. Wow, you can really dance. Dziękuję. Pięknie, pięknie, pięknie. Ogólnie zapraszam do mojego nowego TikToka, który nigdy nie nastąpi. Kanał Maciek VR na TikToku, już nigdy. Wyobraź sobie to, jakbyś był teraz sam, nie? Tak jak ty nagrywałeś sam ze sobą. Miałem wam wysłać. Stoję sobie na środku pokoju i mówię do samego siebie. Dziwnie się nagrywa, gdy siedzę sobie sam w pokoju i mówię sam do siebie. No. All around me, all familiar. No, ale musisz sobie wyobrazić, że nie mówisz sam do siebie, tylko mówisz do publiczności. Popatrz, wyobraź sobie Maćka. Wyobraź sobie Maćka, że on patrzy na ciebie. Wyobraź sobie 10 tysięcy Maćków. Wyobraź sobie publikę składającą się z Maćków i że mówisz do nich. Ja kiedy do nich mówię, hello my bladels. Wiktorze, czy chciałbyś coś dodać, powiedzieć jeszcze? Tak, zapraszam was wszystkich na nasze socjale. Kucnij, jesteś za wysoki dla mnie. No więc... ja zapraszam was wszystkich na wszelakie socjale, jakie mamy, czyli Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Mamy coś jeszcze? Discord to też w sumie socjal. I tam mamy wspaniałą, bogatą społeczność. I Maciek oczywiście, jako że kupił sobie już VR, może podnieść ręce, dostał się do całości społeczeństwa. I ty również możesz się dostać. Link będzie w opisie oraz wszystkie inne socjale również. Wow. Ja wchodzę, nie wiem jak wy. Maćku, chodź, jeszcze ty musisz coś powiedzieć do kamerki, no do widzenia. Proszę bardzo, stań tutaj przede mną, żeby cię było widać. Maćku, dobrze, pięknie, ale masz ryj brzydki, ja nie mogę po prostu. Mów do kamery, patrz w kamerę. Jakbyś z Jelaskiem dostał, to też byś taki miał twarz. Taki miał twarz. Polska język, trudna język. Mów to. Czekaj, muszę zęby ci najpierw umyć. Są czyste, popatrz. Ciężko się skupić, kiedy taki oddech na ciebie zjada. Zobacz, jakie są piękne, fantastyczne, mam ząbki bialutkie. Okay. No ale co ja mogę powiedzieć mądrego? Ja nie jestem zbyt mądry. No pewnie coś głupiego, nie? No dobra. No to taki suchy zialcik. 20 plus 20. Ile to jest? 60. Plus gryf. 20. No, czy ktoś może go stąd zabrać? Maćku, idziemy trenować. Idziemy trenować kopanie rowów pod wodą. Kompanie! Legenda głosi, że Maciek dostał szamę. Legendy kłamią. Nie dostał. Wow, opowiedziane. Tomek nic nie powiedział ciekawego. Ty to powiedziałeś w ogóle o gównie. Ciebie wytnę. Ej, Szalikan, co to ziagra? W co my gramy? Szalikan, co to ziagra? Bo chciałbym ziaglać. Pięknie, fantastycznie, dobrze. Tomku, co byś chciał powiedzieć na zakończenie? Maćku? Lajkujcie wszystkie moje posty na Instagramie. Zapraszamy na naszego YouTube'a, bo tam nie trafiacie, gamonie. Szalikan, wiar. Ała! Co to za tajne przejście? Halo? Maćku, otwórz, to są drzwi. Klamka, pociągnij za drzwi. Nie da rady. To popchnij. A chciałem ci coś powiedzieć. To popchnij. Szalikan, piszą o nas w internetach. Gdzie kopiujemy gdzieś daba, zobacz. No co ty gadasz, Maćku? Co to? Mówię ci poważnie, zobacz. Gdzie to znalazłeś? Jadź. W śmietniku. Muszę powiedzieć Wiktorowi. Nie kopiujemy. Nie kopiujemy do stawa! Nie otwieraj te drzwi! Nie!